Witam wszystkich bardzo serdecznie, mówi do Was senior gracz, a to jest kolejny dzień moich przygód w świecie gry Subsistence. Moi drodzy, właśnie upolowałem wilka. Upolowałem wilka, z czego się bardzo cieszę, bo to oznacza, że będę miał co jeść. A zaczął się nowy dzień, dwie wątróbki i tłuszcz. Dobra, dwa kawałki wątróbki. Zaczął się nowy dzień, myślałem, że upoluję kurę. Niestety nie udało się, nadziałem się na wilka. Potraktowałem go, owszem, strzałem z łuku jak najbardziej, a potem dobiłem pistoletem. Dobra, ręce tylko umyję. Mam co jeść i od tego, słuchajcie, dzień zacznę, że zaraz te dwa kawałki wątróbki sobie upiekę. O, dorzucę jeszcze drew do ognia, bo też i troszeczkę ich zebrałem. Dobra, wątróbka niech się piecze. Ja sobie tutaj zrobię jeszcze jeden sznurek. Ok. I jak już ten sznurek się zrobi, jak już go sobie skręcę, że tak powiem, to zupełnie spokojnie zrobimy sobie wędkę. Mamy dosyć surowców na to, żeby wędkę zrobić. Mam niestety za mało surowców na to, żeby zrobić kilof. A wędka dla mnie ważniejsza, chociaż sprawdzę teraz. Aha, czyli będę miał i jedno i drugie. Dobra, w porządku. Teraz mam, chociaż nie, bo jak zrobię wędkę, to przecież muszę zrobić też przynętę, prawda? No a na przynętę też potrzebuję sznurek. Wobec tego raz przynęta, powiedzmy sobie. Aha, patyka będę potrzebował jeszcze jednego. Dobrze. Zrobimy patyk, jak tam nasza wątróbka, średnio upieczona. Dobrze. Moi drodzy, nie jest najgorzej, wodorosty podtrzymały mnie na życiu. Jeszcze dwie sztuki mam, więc za chwilę chyba znowu po nie zanurkuję. Zrobię przynętę. Tak, zrobię patyk. I zrobię jeszcze raz przynętę. O, i ciach. W porządku. Wątróbka upieczona, żeby nam się nie spaliła. No to ją od razu ciągam po prostu zupełnie spokojnie. No i elegancko paseczek białka się, że tak powiem, wydłużył. To oznacza, że kolejny dzień na pewno przeżyję. Ok, a ja tymczasem mam wędkę, ja tymczasem mam dwie przynęty. Ja tymczasem mogę zupełnie spokojnie sobie jeszcze pójść na ryby. I tak sobie myślę, a propos tego kilofu jednak. Może jednak najpierw skrzynkę, ale do skrzynki potrzebuję trzy sznurki, nie mam, do kilofa też. Aha, czyli ani kilof, ani skrzynka, dobra, jest wędka, to najważniejsze, znowu jest, że tak powiem, coś, dzięki czemu będę mógł przeżyć. Dorzucam jeszcze paliwa, wobec tego udaję się nad brzeg wody, może schowam tę siekierkę, nie będzie mi potrzebna. Może chwilkę ponurkuję, poszukam wodorostów, o, bo naprawdę ratują życie. Popłynę trochę w tamtą stronę, zobaczymy, co jeszcze się tutaj uda znaleźć. Chyba tam coś rośnie, bardziej bliżej środka. Tam już widzę skrzynkę, no i dobrze. Ok, a tam widzę wodorosty, dosyć głęboko, bo głęboko, ale powinienem zdążyć je zabrać i na powierzchnię wypłynąć, przy okazji rozglądając się dookoła. Dobra, zanurkuję jeszcze raz, tu już nic nie widzę. Dobra, i skrzyneczka medyczna, niepilnowana na szczęście przez nikogo, jest moja. O, a w niej olej, gwoździe i tkanina. Bardzo mnie to cieszy, zwłaszcza ten olej, bo w razie gdyby zgasło mi ognisko, jestem w stanie zrobić ogień. No i moi drodzy, jest kura. Tym razem mam nadzieję, że mi nie ucieknie. To prawda, tam jest wilk. A kura jest bardzo blisko tego wilka.
ruszyła się. Wilk też, na szczęście w przeciwnych kierunkach. A! Nie udało się. A ten już węszy. A ten już węszy. Więc niestety... Zając, królik, czy cokolwiek innego. Dobrze. Wiem, że straciłem strzałę, trudno. Pospieszyłem się za bardzo. Tam jest. No to w takim razie spróbujmy podejść zająca. Co prawda wolałbym kurę, bo będę miał z niej piórka do wyrobu kolejnych strzał. A, zauważył mnie. Trudno. Ale ja go też widzę. I teraz stanął na tak odkrytym terenie, że nie powinienem mieć kłopotów z ustrzeleniem go. Żeby się zatrzymał. Okej. Nie dostał. No trudno. Ale strzała jest do odzyskania. Dobra, no pobiegajmy tu jeszcze trochę. Może gdzieś się ta kura tutaj odnajdzie. Dawno już nie strzelałem z łuku. I stąd brak wprawy. Ale mam nadzieję, że zaraz sobie przypomnę, jak to się robi. I nie będzie problemu z upolowaniem czegokolwiek. Tak. Na razie tak właśnie. Idę, już sobie stąd idę. Już mnie tu nie ma. Się nie denerwuj. Panie misiu. Skrzynka niepilnowana. Dobra. No dobra, no będziemy naprawdę próbowali coś upolować dzisiaj. Mam nadzieję, że mi się to uda. Tutaj będę spacerował, zbierał. Co tu leży? Złom. A mi się nie zauważył. Ha! Dobrze. Okej. Tam jest roślinka. I w tamtą stronę uciekał też futrzak. Więc spróbujemy za nim pójść. Boję się, że ognisko może mi zgasnąć, no ale to już trudno. Będę sobie musiał jakoś poradzić. Aha, tam jest, dobra. A zając jest tu. Okej. O ile wilk za mną nie lezie, a lezie. Ale to nie szkodzi. Bo zając tyka w tamtą stronę, a wilk w pewnym momencie odpuści. Aj, ruszył się, niedobrze. Nie dostał. Strzała? Jest. Ajajajajaj, wyszedłem z wprawy zupełnie. O właśnie. Tak to miało wyglądać. Dobra, wezmę go zanim go zabiję.
bo będę potrzebował, o, mięso na później. I jest kura. Okej. Widzę ją, widzę. Tak jest. Idealnie. Dobra. Mamy trochę drobnego mięsa na kolację. I jak powiedziałem, piórka przy okazji. Czyli będzie można zrobić nowe strzały. Bo przecież nazbierałem trochę gwoździ. Dobrze, ile mam jeszcze strzał? Dwie. Jeszcze mam dwie strzały. No to może jeszcze coś się uda upolować. Czy ja mam amunicję? Robiłem chyba amunicję do pistoletu, ale jej nie mam. Znaczy zużyłem. Dobra. Okej. No to cóż. Spróbujmy jeszcze jakiś drobiazg znaleźć i upolować. Może niekoniecznie taki? O, skrzyneczka. Aso w skrzynce. Może butelka oleju. Jest. Świetnie. I bandaż. Jest olej. Nie muszę się martwić tym, że mi ognisko zgaśnie. Ale skoro już tu jestem, to oczywiście dołożę. I zostanie mi 24 kawałki drewna. I właśnie się zaczęła burza. No dobra. Mnie to tam nie przeszkadza za bardzo, że się burza zaczęła. W jakiś sposób, powiedzmy sobie, no jest wiosna, więc jest to jakaś wiosenna burza. Niech ona sobie będzie. Ja sobie pozbieram za ten czas, o, rośliny. Deszcz pada. Ogień mi pewnie zgasi. Właśnie nie pamiętam, jaka tu jest fizyka gry. Czy padający deszcz gasi ogień, czy niekoniecznie. O, błyska jeszcze. Ale chyba nie. Dobra. Spokojnie. Spada deszczyk. Niech sobie pada. A ja idę na ryby w takim razie. Drobne mięso już mam. Teraz jeszcze spróbuję coś złowić na wędkę. Ile mam przynęt? Dwie powinienem. Nie, dwie. I mam dwie. Okej. No. I spokojnie. Deszcz sobie pada. A ja sobie łowię ryby. Mam nadzieję, że jakieś dwie porządne mamy. Rybki złowię. No, co ty jesteś? O, strong. To zarzucimy jeszcze raz. Zobaczymy, co złowimy tym razem. Może się trafi większa ryba. O, akurat przestało padać. Słuchajcie, świetnie. No, będzie co, czy nic nie będzie. I naprawdę, jeszcze trochę grzmi. Ale niech tam, miejmy nadzieję, że już padać nie będzie. No bo chciałbym jeszcze dzisiaj tak złowić tę rybę na drugą przynętę, no bo taka mała sardynka, to znaczy niby pstrąg, ale malutki, to za bardzo się nim nie najem. No i pozbierać jeszcze trochę drewna i budować bazę dalej. Na początek przynajmniej to podstawowe pomieszczenie, które ma mnie chronić przed zimnem właśnie. No i bierze coś? Nic nie bierze, może za chwilę weźmie. Jak sobie myślę, że sobie zrobię taką malutką chatkę. Jest.
Okej. O, i chyba większa sztuka tym razem. I wielka sztuka, patrzcie jaki piękny łosoś. Ha, ha, ha. Dobra, okej. Więcej przynęty nie mam. A... mogę robić. Słuchajcie. Dobra, będziemy robili przynętę też. Ale na początek trzeba będzie pobudować trochę. Dobra, jak tam w ogniu? I na ogniu? Nawet nie trzeba nic dorzucać. Dobra, gdzie ta ryba? Rybę trzeba spiletować. Dobra, mamy olej. Fileciki na ogień, oba. Dobrze, o, po wodę sobie pójdę za ten czas. Po wodę sobie pójdę szybciutko. Bo wody nie mam. Okej. I zaraz wodę też zagotujemy. Już średnio. No to jak średnio, to średnio. To czekamy, aż będzie na zicher. Tak, sprawimy kurczaka. Dobrze. I sprawimy królika. Dobrze. I jak się to upiecze, to od razu to wrzucamy na ogień. Proszę bardzo. Łososik upieczony. Mniam. Mniam. Filecik. Króliczek. Brakuje zieleniny, co zrobić? Zagryzę wodorostem najwyżej. O, ale nie muszę. Dobra, to się piecze. A ja co mam? 10, 5. To może sobie jeszcze zbuduję ścianę z drzwiami na przykład. Tam ją postawię. Do ściany potrzebuję 2. Sznurku, 10 gwoździ. Gwoździ mi zabraknie. Niestety deski mogę sobie zrobić. Gwoździ zabraknie. Ale to nic. W takim razie zrobimy ścianę z oknem. Na razie. Potem będę te ściany przenosił. Okej. Ło! Nie jestem wystarczająco głodny. Słuchajcie, nowina. Jestem najedzony po uszy. Dobra, popijemy wodą. Dorzucimy ognia. Zabierzemy manierkę, bo nie ma co. No i co w takim razie? I trzeba by było kombinować i budować ściany. Tak, więc to sobie zrobimy tak. Ścianę z oknem sobie zrobię. Tak, dwie dam radę. Ok. Dwie ściany z oknem dam rady zrobić i stawić je tutaj. O, proszę, skrzyneczka amunicyjna, zbrojeniówka, a w niej jagódki i jeden nabój do pistoletu. Dobrze. Zobaczmy, czy ja już mogę znowu te drzewa tutaj ciąć. Nie mogę jeszcze. Potrzebuję gwoździ, słuchajcie, bo... bez gwoździ ani róż. Dobra, potrzebuję sznurka. Widzę sznurek. Znaczy surowiec na sznurek, tak? O, czyli konopie. Tam coś rośnie też. Ale nie widzę skrzynek, w których mógłbym pozyskać gwoździe. Ktoś tu... O, a tam jest kocur. Tam jest puma. Puma, której lepiej w drogę nie wchodzić. Dobrze, że wiem, gdzie grasuje. Dobrze, że wiem, gdzie grasuje. Jak już będę miał porządną broń, to oczywiście wybiorę się na polowanie na pumę. Na razie jednak lepiej jej z drogi schodzić. I... nie wdawać się w nią, z nią w dyskusję.
Póki co próbuję znaleźć trochę skrzynek, ale kiepsko mi to idzie. Nie widzę żadnych. No nic, jestem najedzony w miarę dobrze, więc trzeba będzie podjąć dłuższą wyprawę, bo chyba tylko w ten sposób uda mi się pozyskać jakieś nowe surowce. Ale teraz też, powiedzmy sobie, słońce pomału chyli się ku zachodowi. No tak. Tu zwierzak, tam zwierzak. Czekajcie, czekajcie, będę miał strzelbę. Będę miał full amunicji do tej strzelby. To będziemy inaczej rozmawiać. Bo na razie to mają przewagę te zwierzaki nade mną, niestety, i to dużą. Ale w momencie, kiedy będę miał odpowiednie uzbrojenie, już im tak łatwo nie będzie. Dobra. No dobra, przejdźmy w tamtą stronę. O, znowu jakaś ruda na skalę, a ja nie mam kilofa. Będzie trzeba wreszcie o tym kilofie też pomyśleć. Ale na razie... Na razie pogoń ze zasobami. Nie powiem, żeby jakaś wybitnie skuteczna ta pogoń była. Królik? Nie, królika nie chcę. Królika mam do zjedzenia jeszcze, więc zupełnie spokojnie go sobie zjem. Jeżeli już miałbym na cokolwiek teraz polować, to właśnie na kolejną kurę, po to, żeby zdobyć piórka, z których będę mógł zrobić kolejne strzały. O, jest skrzynka. A co w niej? Może gwoździe? Chociaż to niby medyczna. Są gwoździe. Świetnie. Jeszcze szyna na złamaną nogę. Dobra. Jest ok. Są gwoździe na kolejną ścianę, można powiedzieć, tak? Ale jest tylko jeden sznurek. 6 konopi. No to już konopie przerabiamy na sznurek. Dobra. I szukamy dalej. I szukamy dalej. Na razie niewiele widzę. Duże drzewo. I konopie. I jeszcze jedno. Dobra, podbiegnijmy sobie do tego drzewa. Prawda, robali mam już naprawdę dużo, ale jeden w te, jeden we w te nie zawadzi. Jeden więcej zawsze się przyda. No i oczywiście drewno do ogniska. I nie tylko do ogniska. No cóż, myślę, że będę wracał pomału do bazy. Jeszcze spróbuję o tamto duże drzewo zahaczyć po drodze. Oczywiście, o, właśnie, opłaciło się zanurkować. Siekierkę sobie schowam. To jest piaskowiec. Jeszcze mi nie jest potrzebny. Jeszcze mi nie jest potrzebny. Jeszcze sobie raz zanurkuję. Nie, to nie są wodorosty. Trochę szkoda. O, jest skrzyneczka, nawet dwie. Gwoździe, sznurek, elektronika. I tutaj
jagódki, olej, nasiona. Nasiona ziół leczniczych. Bardzo dobrze, świetnie. Czasem pewnie będę mógł je uprawiać. I będą jak znalazł. No to cóż, wyciągamy jeszcze jednego robala. Dobrze. I wracamy do bazy. Oczywiście rozglądając się w miarę uważnie dookoła. To jest kura, panie generale. O! A to jest kura i pióra. A tam jest wilk. I niedźwiedź. Ja się towarzysko dobrali, no. Dobra. Wobec tego trzeba tędy, bo już się ciemno zrobiło. A nie chciałbym się po nocy na jakiegoś zwierzaka natknąć. Dobra. Wobec tego, moi drodzy, o, ognisko ciągle płonie. Bardzo dobrze. Czy dorzucać? Dobra, najpierw zrobię parę desek. A konkretnie chyba 3. Albo jeszcze 5. Tak. Dobra. Dorzucimy paliwa. Ok. Sprawimy kurczaka. Na ogień. Tego królika już mogę zjeść. Rybkę też na ogień. Dobrze. Postawimy te 2 okna. W końcu baza ma mnie chronić, tak? Dlatego te okna będą stały z tej strony. Chociaż komuś się to może wydać dziwne. No co jest, że nie mogę cię przypiąć? O, udało się. Dobrze. Drugie okno. Na razie z tej strony. Ok. I tutaj ściana z drzwiami. Ściana z drzwiami. A do drzwi potrzebuję desek. Za chwilę będę miał. Ciach. No. I w tym momencie jestem zabezpieczony. Tu oczywiście muszę uważać, żeby nie wypaść. No może się to dla mnie tragicznie skończyć. Ale w tym momencie jestem zabezpieczony o tyle, że mam już drzwi, przez które mogę wejść. Za chwilę może uda mi się wybudować piecyk. Zaraz zobaczymy. Się to nazywa kominek. Potrzebuję desek. Całą resztę, słuchajcie, mam. Wobec tego muszę znowu nazbierać drewna i oczywiście zrobić deski. Będzie trochę zimno. O, jest trochę zimno, ale to nic. Ja te 3 płody zbiorę, bo jeszcze będę chciał dorzucić. Dobra. Będę chciał dorzucić do ognia. Te 3 płody tak naprawdę. Się spaliło, może nie całkiem. Dobra. Ok. W porządku. Dobra. I co? I mamy drzwi? Mamy drzwi. Mamy ścianę z drzwiami. Proszę bardzo. Stawiamy. Ścianę z drzwiami.
i stawiamy drzwi. Ok, porządnie. Czy ja chciałem, żeby się do zewnątrz otwierały? Teraz zobaczymy. Czy one się otwierają? Zależnie, nie. One się otwierają teraz do wewnątrz. A w zasadzie tak. Dobra. Niech będą. Niech się otwierają do wewnątrz. Będzie mi łatwiej wejść. Dobrze. No i cóż, moi drodzy. Mam w tej chwili chatę. Co prawda jeszcze bez jednej tylnej ściany, ale tutaj będziemy budowali dalej. Mam co jeść. Mam gdzie spać. Czyli na dobrą sprawę wszystko w porządku. Miejmy nadzieję, że kolejne dni okażą się również tak samo pomyślnie.